Dziękuję Państwu serdecznie za zaproszenie. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o aktywności Słońca i pogodzie kosmicznej. Słońce jest jednym z najbardziej znanych obiektów astronomicznych, najważniejszych, więc ten temat jest dosyć interesujący. Podczas tego wykładu powiem na początku kilka słów o Słońcu, nie za wiele, ale skupię się na jego aktywności. Słońce jest przeciętną gwiazdą karłowatą. Takich gwiazd jest około 20%, ale może to i dobrze, bo gdyby było inną gwiazdą, to może wokół niego nie powstałoby życie. To, co Słońce wyróżnia spośród innych gwiazd, to jego odległość od nas. Jest 300 tysięcy razy bliżej niż następna gwiazda, czyli Proxima Centauri, która znajduje się w odległości ponad 4 lat świetlnych. O dziwo, Słońce jest całkiem inną gwiazdą niż wszystkie gwiazdy, które możemy obserwować na sklepieniu niebieskim, nieuzbrojonym okiem oczywiście. Te gwiazdy, które obserwujemy na niebie, a jest ich tylko 5 tysięcy, tyle gwiazd możemy tylko zobaczyć nieuzbrojonym okiem, to zależy jeszcze od obserwatora. Te gwiazdy są dużo jaśniejsze i dużo większe od Słońca, ponieważ my je obserwujemy w bardzo dużej odległości. Słońce przy swojej mocy świecenia mogłoby być obserwowane nieuzbrojonym okiem w odległości jedynie 50 lat świetlnych od Ziemi. Najdalsza gwiazda, którą obserwujemy nieuzbrojonym okiem, to jest gwiazda z gwiazdozbioru Kasiopei. Ona znajduje się 15 tysięcy lat świetnych od nas. Czyli jej jasność, biorąc pod uwagę, że jasność maleje z kwadratem, byłaby 60 tysięcy razy większa od jasności Słońca. Dlatego Słońce jest dosyć karłowatą gwiazdą, dosyć słabą, jak na warunki, które występują generalnie w kosmosie. Ale z punktu widzenia Układu Słonecznego jest to najważniejszy i najbardziej masywny twór. Skupia Słońce 99,9% całej masy Układu Słonecznego, czyli pozostałe planety, takie jak Ziemia i olbrzymie, inne ciała niebieskie, są znikomymi obiektami w porównaniu ze Słońcem. Jest 300 tysięcy razy bardziej masywna niż nasza planeta. Słońce jest zbudowane z pierwotnego obłoku, z którego powstał cały Układ Słoneczny, czyli składa się głównie z wodoru. 74% masy Słońca to wodór, 24% to hel i 2% pozostałe pierwiastki. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że Układ Słoneczny jest zbudowany głównie z wodoru. Paliwa przyszłości, tak jak niektórzy mówią, więc tego paliwa nam nigdy nie zabraknie. Najprostszy model Słońca, jaki sobie możemy wyobrazić, to jest model Słońca w postaci słonecznika. Nie bez przyczyny słonecznik ma taką nazwę, ponieważ on jest najbardziej podobny do Słońca. Słońce wydaje się tworem bardzo stabilnym, jednorodnym, gładkim. Ale jak dokładnie się Słońcu przyjrzymy, to jest to twór bardzo dynamiczny i zmienny. I mniej więcej najprostszy model Słońca to jest właśnie taki model słonecznika z wypustkami, które z niego się wyłaniają w postaci wybuchów i protuberancji na przykład, oraz jego dysku, który nie jest gładki, ale składa się z granulacji. To jest dla ciekawości to, co dodałem teraz do tego słonecznika, to jest obraz najlepszego teleskopu naziemnego słonecznego. Ten teleskop został otwarty rok temu. Znajduje się na wyspie, na Hawajach. Jego apertura to jest ponad 4 metry. Jest to dosyć dziwne, bo generalnie ciężko obserwować Słońce gorące z dużą aperturą, ale udało się taki teleskop skonstruować i z Ziemi możemy dzięki temu teleskopowi oglądać struktury o rozmiarach liniowych na Słońcu równych 20 km, czyli Słońce jest 150 milionów kilometrów od nas, a my możemy na tym Słońcu zaobserwować struktury o rozmiarach naszego miasta, czyli o rozmiarach Krakowa. Oczywiście Słońce zawsze było bóstwem. Było czczone od starożytnych czasów. Przy wszystkich kulturach ono było bóstwem najważniejszym, tak naprawdę Bogiem, ponieważ ono dawało życie i dawało światło. Wszyscy się bali zaćmień Słońca w kulturze egipskiej.
ten Bóg nazywał się Ra w perskiej Sol, czy w greckiej Helios. Wyobrażano sobie go w postaci właśnie takiego sokoła z dyskiem na głowie. No i największy lęk i strach wśród ludzi żyjących w tej epoce stanowiły oczywiście zaćmienia słońca, których nie rozumiano. Ponieważ wówczas słońce było zaćmiewane przez księżyc i na ziemi panowała ciemność. O ciemności każdy się bał, dlatego też przewidywanie zaćmień słońca było jednym z najważniejszych elementów. A zdarzyło się tak w historii, że dwóch astronomów w Carstwie Chińskim nie przewidzieli zaćmienia słońca i przez to zostali strąceni, stracili życie. Na szczęście dzisiaj jesteśmy od tego wolni, możemy spokojnie naszą naukę uprawiać. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o bóstwo? Niewiele. Znaczenie słońca obecnie jakby zaczęło wzrastać. Odkąd zaczęliśmy rozwijać nowoczesne technologie, które przyniosły się w kosmos, to znaczenie słońca jest coraz większe i stąd powstała nowa dziedzina nauki, jak pogoda kosmiczna, która zajmuje się właśnie przewidywaniem zjawisk wywołanych przez aktywność słoneczną, które mogą mieć wpływ na naszą planetę. Słońce obecnie odgrywa ogromną rolę, jeżeli chodzi o klimat, energię, no i oczywiście eksplorację kosmosu. Cała energia, którą praktycznie cała, z wyjątkiem energii w elektrowniach jądrowych, pochodzi od Słońca. Czy to jest ta energia, do której do tej pory używaliśmy z węgla, gazu czy z ropy, czy to jest tak zwana zielona energia pochodząca z wody, z wiatru i z energii słonecznej. Odchodzimy od tej pierwszej energii, staramy się żyć dzięki zielonej energii, ale jak wiemy, ta energia w dużym stopniu zależy od Słońca. W tym roku nawet był problem z wiatrem dla elektrowni w Niemczech i stąd się pojawiły problemy. Oczywiście elektrownie jądrowe zaspokajają swój głód dzięki pierwiastkom, które powstały jeszcze wcześniej przed Słońcem, wybucha supernowych, więc ich źródło energii jest również od gwiazd, ale wcześniejszej generacji. Jest to najczystsza forma energii, jak się wydaje, energia jądrowa. Słońce straciło bóstwo w momencie, kiedy nastąpił przełom w badaniu kosmosu, czyli w momencie, kiedy odkryto, wynaleziono teleskop. Miało to miejsce na początku XVII wieku, w 1609 roku zbudowano pierwszy teleskop. Kto tego dokonał, to jest trudno zdefiniować, ale zaraz po odkryciu teleskopu naukowcy skierowali ten teleskop w kierunku nieba. Jednym z pierwszych obserwatorów nieba był Galileusz, to jest teleskop zbudowany przez Galileusza. On również obserwował Słońce i wtedy na Słońcu zaobserwowano ciemne skazy, wypryski, które nazywamy plamami słonecznymi. Czterech odkrywców jest plam słonecznych. Harriot, angielski matematyk, Fabrycjusz, kaznodzieja holenderski, Scheiner, to był jezuita, no i Galileusz, który był wykształcony przez jezuitów. To było dosyć wstydliwe odkrycie, ponieważ jeżeli ono by się potwierdziło, oznaczałoby, że Słońce nie jest idealne, jest skażone, czyli nie jest Bogiem. Także przez długi czas to odkrycie powodowało wiele wątpliwości. Dlatego Galileusz nie jest uznawany za odkrywcę plam tak naprawdę, ponieważ on jako ostatni ogłosił z tych czterech, że plamy na Słońcu obserwował. W górnym roku widzimy obraz, animację pokazujące plamy, które rysował właśnie Galileusz na rycinach i obserwował tak naprawdę jeszcze rotację Słońca. Plamy są to, jakby powiedzieć, najważniejszą oznaką aktywności słonecznej, aż po dziś dzień. Odkrywcy wtedy nie wiedzieli, że dokonali naprawdę przełomowego odkrycia. Ale Słońce splatało figla, do tego jeszcze wrócę, i po odkryciu plam przestało te plamy produkować prawie przez 100 lat. Dlatego zainteresowanie Słońcem zniknęło. Pojawiło się dopiero po 100 latach. I wtedy dokonano chyba największego odkrycia, jeżeli chodzi o aktywność Słońca. Niejaki aptekarz niemiecki Schwabe odkrył
cykl aktywności słonecznej. 11-letni cykl aktywności słonecznej, który oznacza, że co 11 lat na Słońcu widzimy więcej plam, co 11 lat te plamy praktycznie się nie pojawiają. On nie szukał plam na Słońcu, on chciał odkryć nową planetę, która miałaby się znajdować między Merkurym a Słońcem. To była hipotetyczna planeta, Wulkan się miała nazywać. No i dla słabych chciał tą planetę odkryć, więc poświęcił swój czas na obserwowanie Słońca i tranzytu na tle Słońca. Liczył, że taka planeta będzie przechodziła przed tarczą słoneczną i będzie ją mógł odkryć. Więc aby odkryć tranzyt tej planety, obserwował przy okazji plamy. I jak obserwował to Słońce przez dwie dekady i na diagramie narysował ilość plam w funkcji czasu, to otrzymał taką sinusoidę o okresie 11 lat. Obecnie ilość plam to jest najważniejszy parametr określający aktywność Słońca. Określa się tą ilość plam za pomocą liczby Wolfa, która została wprowadzona w połowie XIX wieku przez szwajcarskiego obserwatora Wolfa. I to nie jest dokładnie sama liczba plam, ale to jest 10 razy ilość grup plam plus dokładnie suma wszystkich plam na Słońcu. Oczywiście ta liczba Wolfa ulega pewnej korekcji, ponieważ mamy ciągle lepsze teleskopy, w związku z tym jeszcze do tego wzoru musimy użyć czynnika korekcyjnego, aby ta liczba Wolfa była konsystentna z obserwacjami we wcześniejszych epokach, kiedy badano Słońce. Plamy słoneczne nic innego jak twór, który został właśnie odkryty, który mamy przez Galileusza. To są jego ryciny, które on wykonywał przy obserwacji tych plam. Dzięki obserwacjom plam odkryto, że mają one rotację, czyli Słońce rotuje z pewnym okresem, mniej więcej 27 dni dookoła własnej osi. A najważniejszego odkrycia dokonał Hale w 1906 roku, amerykański astronom, dzięki spektrometrii udowodnił, że plamy to jest specyficzny twór. To jest miejsce na Słońcu, gdzie pojawia się bardzo silne pole magnetyczne. To jest koncentracja pola magnetycznego. Aktywność Słońca pojawia się stąd, że na Słońcu mamy pole magnetyczne. Gdyby Słońce nie miało pola magnetycznego, Słońce praktycznie byłoby całkowicie stabilne. Magnetyzm Słońca to jest cała aktywność i wpływ pogody kosmicznej. Tu mamy właśnie grupę plam, tutaj mamy konkretną plamę z wybuchem, które żeśmy obserwowali. I plamy to są obszary, gdzie z wnętrza Słońca wynusza się silne pole magnetyczne. Mniej więcej o wielkości 3000 gaussów. To jest model plamy słonecznej. W związku z tym, że tam istnieje silne pole magnetyczne, to pole magnetyczne działa jak korek. Tamuje przepływ energii cieplnej ze Słońca. W związku z tym plamy to są obszary chłodniejsze. Jeżeli fotosfera ma temperaturę 6000 kelwinów, to w plamach temperatura wynosi 4000 kelwinów. W związku z tym te plamy są na zasadzie kontrastu bardzo ciemne względem otaczającej jej fotosfery słonecznej. Tak powiedziałem, plamy to jest nic innego jak przejaw magnetycznej aktywności Słońca. Wszystkie obiekty astronomiczne posiadają szczątkowe pole magnetyczne. Słońce nie jest bryłą sztywną, tak jak Ziemia, ale jest gazową, gorącą plazmą, w związku z tym jego rotacja jest różnicowa. Różne elementy na Słońcu, w zależności od tego odległości od równika słonecznego, rotują z różną prędkością liniową. W związku z tym obserwujemy rotację różnicową. Elementy czym bliżej bieguna rotują wolniej, w związku z tym na Słońcu istnieje mechanizm dynama, czyli to Słońce jako dynamo nakręca to pole magnetyczne, jak widzimy na tym diagramie. Po prawej stronie mamy liczbę plam, a tutaj mamy pole magnetyczne i wraz z jego kierunkiem i polarnością. I to ta rotacja różnicowa działa jak dynamo, które generuje nam coraz silniejsze pole magnetyczne. To pole magnetyczne w pewnym momencie, kiedy osiąga wartości maksymalne, zaczyna się pojawiać w postaci plam. Na Słońcu i wokół tych plam pojawiają się potem wybuchy słoneczne. Wszystkie wybuchy, o których będę mówił, koronalne wrzuty masy, są właśnie napędzane przez pole magnetyczne. I cykl taki trwa dokładnie 11 lat
i modele to odtwarzają. Co 11 lat mamy więcej plam, co 11 lat te plamy znikają. Słońce zmienia swoją polarność magnetyczną, bieguny magnetyczne odwracają się co 11 lat, czyli tak formalnie cykl magnetyczny to jest 22 lata. Najważniejszym parametrem z punktu widzenia oczywiście nas na Ziemi to jest energia, którą nam Słońce dostarcza. Ten parametr jest opisywany przez tak zwaną stałą słoneczną. Jest to energia, jaka dolatuje do nas w ciągu sekundy na metr kwadratowy. I wielkość tą nazywamy stałą słoneczną. Ona średnio wynosi 1361 wata na metr kwadratowy. I tą wielkość, którą można by nazwać mocą na metr kwadratowy, nazywamy stałą słoneczną, gdyż wydawało się, że ta wielkość jest kompletnie niezmienna, że ona jest stała. Próbowano tą wielkość już w XIX wieku wyznaczyć, ale dokonywano tego na powierzchni Ziemi, więc pomiary stałej słonecznej na powierzchni Ziemi są dosyć trudne i dosyć mało sensowne, gdyż dobrze wiemy, że bardzo dużo energii jest odbijana przez chmury i nie dociera do naszej planety. Dopiero era lotów kosmicznych pozwoliła dokładnie tą stałą słoneczną wyznaczyć i pozwoliła wyznaczyć zmienność tej wielkości. Więc ona w cudzysłowie jest stała, a tak naprawdę jest to wielkość zmienna. Ostatnie dwie, trzy dekady pozwoliły właśnie zaobserwować cykl zmienności tej stałej słonecznej. Tu na diagramie mamy właśnie pokazane cykl aktywności słonecznej, czyli liczbę plam, liczbę Wolfa na dolnym diagramie. Cztery ostatnie cykle, jesteśmy do cyklu 24, 23, 22, 21 i u góry mamy właśnie tak samo wartość stałej słonecznej w tym czasie. Jak widzimy, a stała słoneczna jest całkowicie skorelowana z cyklem aktywności słonecznej. Ona się zmienia od maksimum do minimum o 25 wata na metr kwadratowy, to jest około 0,02%. Ale ta wielkość jest zmienna. Istotne jest to, że obecnie obserwujemy wyraźnie spadek średniej wartości stałej słonecznej. Popatrzymy na ten diagram, cykle aktywności słonecznej są coraz niższe. To samo jest obserwowane w przypadku plam. Jeżeli popatrzymy na plamy, to od tego wielkiego cyklu 21 do 24 ilość plam w maksimum spada mniej więcej o 50%, od 200 do wielkości 100. I to jest taka zagadka, która się pojawiła ostatnio, jeżeli badamy aktywność Słońca. Ostatni cykl, znaczy ostatni zakończony cykl, bo teraz jesteśmy w cyklu 25, 24, był bardzo specyficzny. Obserwowano bardzo długi okres, 4 lata, praktycznie bez plam na Słońcu. I potem pojawił się dosyć słaby cykl aktywności słonecznej, czyli generalnie rzecz biorąc istnieje jakby tendencja do spadku wartości stałej słonecznej, czyli energii, która dociera ze Słońca do nas. Oczywiście może to mieć wpływ na klimat i tutaj pojawia się pewien problem. My, tak mówiłem, Słońce jest najlepiej zbadanym obiektem astronomicznym, ale z drugiej strony dużo o Słońcu też nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć, jak Słońce zachowa się w kolejnych cyklach aktywności słonecznej. Nikt nie wie, z jakiego powodu wystąpiło kiedyś minimum aktywności słonecznej. Tak, to jest wielka zagadka i to też jest dla nas bardzo niepokojące, ponieważ patrząc historycznie, jeżeli weźmiemy 1677 rok, to jest obraz Abrahama Hondiusa, zamarznięta Tamiza z widokiem na Old London Bridge. Proszę sobie wyobrazić kompletnie zamarznięta Tamiza w Londynie. To jest rzeczywisty obraz, nie jest to żadna fantazja, ale tak kiedyś bywało również w Londynie, że był to bardzo zimny obszar. Tamiza była kompletnie skuta lodem. To zjawisko wiąże się z tym, co mówiłem wcześniej, z minimum aktywności słonecznej. Wspominałem, że w
To jest okres, kiedy wynaleziono teleskop. Potem znikło zainteresowanie Słońcem, ponieważ na Słońcu nie obserwowano plam. To jest diagram pokazujący liczbę Wolfa od momentu wynalezienia teleskopu aż do współczesności. Widzimy, że przez 100 lat Słońce nie produkowało plam. W związku z tym jego aktywność była znikoma i stała słoneczna zmniejszyła swoją wartość. To skutkowało ochłodzeniem klimatu. To był okres, kiedy w Europie panował głód. Bałtyk w zimie zamarzał całkowicie, także udawano się do Szwecji, jechano na saniach, a pośrodku Bałtyku stały karczmy. Kanały w Holandii również zamarzały. I teraz pozostaje pytanie, czy my nie zbliżamy się obecnie do kolejnego minimum, podobnego do minimum Maundera. Przed tym minimum obserwujemy tutaj taki obszar, gdzie Słońce jest bardzo aktywne, ma bardzo wysokie piki w momencie maksimum aktywności słonecznej. Badając historycznie aktywność Słońca, wydaje się, że to jest okres, kiedy Słońce było najbardziej aktywne, w okresie, kiedy w ogóle możemy badać aktywność słoneczną. Także jesteśmy w momencie bardzo zagadkowym, jak dalej będzie przedstawiała się aktywność słoneczna i jaki to będzie miało wpływ na klimat. Niektórzy naukowcy się cieszą, gdyż zakładając, że mamy ocieplenie klimatu, no to taka właśnie krótka epoka lodowcowa, która może nastąpić, może nam ułatwić przeżycie tego okresu związanego z procesami, które tworzy człowiek, teoretycznie rzecz biorąc, i mamy czas, aby ten klimat na naszej planecie w jakiś sposób ukształtować w sensownych przedziałach temperatur. To jest zagadnienie długookresowej aktywności słonecznej i długookresowego wpływu Słońca na naszą planetę. Ale Słońce, oprócz tych zjawisk długookresowych związanych z plamami słonecznymi, również wykazuje wybuchy. Te wybuchy oczywiście występują częściej w okresach wzmożonej aktywności słonecznej, tam gdzie tych plam jest więcej, ponieważ plamy świadczą o ilości pola magnetycznego, które może służyć jako źródło energii. Pole magnetyczne, czyli indukcja do kwadratu, to jest nic innego jak energia, więc anihilując pole magnetyczne, czerpiemy z niego energię. I tak jest na Słońcu. Wszystkie wybuchy, które są napędzane na Słońcu, wykorzystują do napędu swojego, czy to energetycznego, czyli światła, czy kinetycznego, wykorzystują pole magnetyczne. Oczywiście na kuli ziemskiej od wieków obserwowano zorze polarne, ale nikt nie był w stanie tych zórz polarnych skojarzyć z aktywnością słoneczną. Słońce było odległe, i wydawało się, że nie ma bezpośredniego oddziaływania Słońca na naszą planetę. Jednak sytuacja jest całkiem inna. W 1859 roku Carrington, angielski astronom, który właśnie systematycznie obserwował plany, zaobserwował bardzo silny wybuch na Słońcu. Ten taki wybuch na Słońcu, który objawia się wzrostem jasności Słońca, nazywamy rozbłyskiem. On na jasnej tarczy słonecznej zaobserwował wstęgi, które były jeszcze jaśniejsze. To jest jego, przez 5 minut to obserwował, to jest obraz tych wstęg, które on zaobserwował. To oczywiście jest negatyw, bo on nie mógł na białym papierze narysować czegoś jaśniejszego, więc on to jako negatyw. Na jasnym słońcu zobaczył jaśniejsze wstęgi. Tej samej nocy zaobserwowano ogromne zorze polarne na naszej planecie. Te zorze rozciągały się aż po Kubę. W Ameryce można było przy tych zorzach nawet czytać prasę nocą. Tak jasno rozświetlały nasze niebo w tym czasie, nawet na niskich szerokościach geograficznych. To był okres, kiedy budowano pierwsze telegrafy, nawet telegrafy łączące Europę z Ameryką. W 1958 roku zbudowano pierwszy telegraf. I w tej nocy zaobserwowano, że te telegrafy zaczęły pracować i skrzyły nawet bez podłączonego napięcia. Wówczas po raz pierwszy zaczęto zastanawiać się, czy to nie jest wpływ Słońca i jakiegoś bezpośredniego wpływu Słońca na naszą planetę, a nie tylko za pomocą
promieniowanie, które do nas dociera. To była, historycznie rzecz biorąc, ta burza Carringtona, to była najsilniejsza burza, jaką udało się zarejestrować w sposób naukowy dotychczas. Ona, taka burza, jakby teraz się pojawiła w obecnym czasie, na pewno zasiałaby w ogromne spustoszenie wśród technologii umieszczonej szczególnie w kosmosie. Czyli to było pierwsze zjawisko burzy geomagnetycznej, którą opisano naukowo w literaturze. Burze geomagnetyczne to jest zakłócenie formalnie ziemskiego pola magnetycznego. O tym jeszcze i o tej definicji burzy geomagnetycznej jeszcze wspomnę. My dzisiaj wiemy, że te burze geomagnetyczne nie są wywoływane przez rozbłyski na Słońcu, ale są wywoływane przez koronalne wyrzuty masy. CME, Coronal Mass Ejection. Te wyrzuty zostały odkryte dzięki obserwacjom Słońca za pomocą koronografów umieszczonych w kosmosie, czyli na satelitach. Pierwsze obserwacje były w 1971 roku. Solar Maximum Mission, tam był umieszczony koronograf i wtedy zarejestrowano pierwszy wyrzut materii ze Słońca. Te wyrzuty nazywamy koronalnymi wyrzutami masy CME. To jest obraz Słońca z koronografu z satelity SOHO. A żeby Słońce obserwować koronę słoneczną, to musimy w świetle widzialnym. To jest obraz w świetle widzialnym. Obserwujemy Słońce w świetle widzialnym za pomocą koronografów, czyli obserwujemy zewnętrzną część atmosfery słonecznej, koronę. A korona jest bardzo słaba w porównaniu z fotosferą, więc musimy zasłonić tarczę słoneczną dyskiem okultacyjnym, tak tu widzimy na tym diagramie, żeby obserwować rozproszone światło na materii, która znajduje się w koronie. Rozproszenie thomsonowskie, czyli obrazy w koronografach pokazują, gdzie najwięcej materii się pojawia, gęstość materii, czyli odzwierciedlają gęstość materii w ośrodku międzyplanetarnym. Tutaj to kółeczko białe to jest aktualny rozmiar Słońca, jeżeli byśmy je obserwowali niezakryte za pomocą dysku szczytnego Księżyca, a to są gwiazdy okoliczne. To jest klasyczny... O, przepraszam. Niestety nie chce mi się ten film uruchomić, ale to może później zobaczymy na jakimś innym slajdzie. Ok, to jak nie tu, to tutaj widzimy, będziemy widzieć koronalne wyrzuty masy ze Słońca. To jest obserwacja Słońca już w świetle widzialnym H alfa, linii H alfa, widzimy chromosferę i widzimy potężny wyrzut materii ze Słońca, który miał miejsce 31 sierpnia 2012 roku. Słońce jest, powiedzmy sobie, promień Słońca jest 109 razy większy od promienia Ziemi. Możemy sobie porównywać, jaka skala jest tego wyrzutu materii ze Słońca. On praktycznie zajmuje tutaj dużą część tarczy słonecznej. Tu mamy drugi wyrzut, który miał miejsce w maju 2013 roku. Widzimy wyraźnie, jak z korony słonecznej jest wyrywany pierścień takiej materii, czyli protuberancji. A tutaj jest właśnie był, jeszcze raz zobaczymy, ten sam wyrzut, tylko w koronografie. Na szczęście mamy dodatkowy film, tego nie musimy obserwować. Jeszcze raz możemy zobaczyć to samo zjawisko. W świetle widzialnym tarcza słoneczna, a tu jest potem ten sam wybuch, jest obserwowany w koronografie z satelity SOHO i rozprzestrzenia się w ośrodku międzyplanetarnym. Tym są koronalne wyrzuty materii ze Słońca. Dokładnie widzimy to na tych diagramach, filmikach, które widzimy po prawej stronie.
Są to wielkoskalowe obłoki namagnetyzowanej plazmy wyrywanej z korony słonecznej. Propagują się do ośrodka międzyplanetarnego, gdzie generują zaburzenia pogody kosmicznej, oddziaływają z planetami i z innymi obiektami, które znajdują się w ośrodku międzyplanetarnym. One są generowane przez pole magnetyczne. My znamy mechanizm ich generacji. Tu jest model takiego wyrzutu pokazany tutaj na tym diagramie za pomocą GIF-a. Jest wiele modeli, które MHD, które takie CME symulują i na razie trudno jest powiedzieć do końca, jak to zjawisko zachodzi. Nasza wiedza z każdą symulacją, z każdą pracą jest coraz większa. Są to najbardziej energetyczne zjawiska na Słońcu, wybuchowe zjawiska na Słońcu. Tutaj mamy pokazane, jaka energia może być unoszona przez taki wyrzut. Możemy sobie uświadomić, że ta energia jest nieporównywalna z naszymi możliwościami energetycznymi, które występują na naszej planecie. Masa takiego wyrzutu przeciętna to jest 10 do 13 kg. Prędkość takiego wyrzutu to jest 100, mniej więcej to jest 1000 km na sekundę. To jest ogromna prędkość. To daje nam energię kinetyczną około 10 do 25 joula. Możemy to porównać z energią dużego samochodu, takiego SUV-a amerykańskiego o masie 2 ton, poruszającego się z prędkością 40 km na godzinę. To energia takiego SUV-a to jest 10 do 5 joula. Czyli taki wyrzut materii ze Słońca unosi energię równą 10 do 20 samochodów SUV. Czyli to jest energia ogromna. Podczas jednego takiego wyrzutu Słońce oddaje nam ogromną energię, która w postaci plazmy i pola magnetycznego jest unoszona z ogromną prędkością do ośrodka międzyplanetarnego. I taki wyrzut skierowany w stronę Ziemi może oddziaływać naszą planetą i generować właśnie zaburzenia geomagnetyczne. Struktura takiego wyrzutu. Istotniejsze jest to, że taki wyrzut ma charakterystyczną strukturę magnetyczną w postaci takiego flux ropu, czyli wewnątrz obłoku, który ucieka, jest skręcone pale magnetyczne, ponieważ to jest pozostałość po protuberancji słonecznej. Wewnątrz tego obłoku jest ukryta szczelnie, otulona tym polem magnetycznym, chłodna plazma, która jest utrzymywana w koronie słonecznej. Na skutek niestabilności taka plazma, taka pętla magnetyczna jest wyrzucona ze Słońca, osiąga ogromne prędkości, rzędu tysięcy kilometrów na sekundę. Oczywiście, jeżeli wyrzut jest dostatecznie szybki, jest szybszy od prędkości fal MHD w ośrodku międzyplanetarnym, to on generuje nam falę uderzeniową, tak jak każdy szybki samolot, który porusza się prędkością naddźwiękową. Ta fala uderzeniowa jest energetyczna i ona jest źródłem napędzania energetycznych cząstek, o których będę mówił w późniejszej części tego wykładu. Proszę pamiętać, najważniejsze jest to, że taki wyrzut składa się z dwóch elementów. Z magnetic cloud, ze skręconym polem magnetycznym i z fali uderzeniowej, która cały czas produkuje energetyczne cząstki. Z punktu widzenia pogody kosmicznej, ten obok namagnetyzowanej plazmy, flux rope, po angielsku to jest trudno przetłumaczyć, to jest specyficznie skręcone pole magnetyczne, jest kluczowy do generowania burz magnetycznych. Ten magnetic cloud jest jak wytrych, jest wytrychem do ziemskiej magnetosfery. Bo my generalnie wiemy, że Ziemia ma swoje własne pole magnetyczne. To pole magnetyczne chroni nas przed cząstkami naładowanymi. My wiemy, że cząstki naładowane nie mogą swobodnie w poprzek pola magnetycznego lecieć, tylko to pole magnetyczne zmienia kierunek, a często wyłapuje te cząstki i one nie mogą swobodnie dostawać się do naszej planety. Więc nasza planeta ma tarczę obronną w postaci magnetosfery, ale ta magnetosfera może być przełamywana dzięki temu, że
struktura tego magnetycznego obłoku ma charakterystyczną skręconą postać. I to jest wytrych, który wyłamuje naszą magnetosferę i wtedy materia słoneczna może penetrować naszą planetę i generować różne zjawiska, między innymi zorze polarne. Bierze się to stąd, że skręcona struktura ma pole magnetyczne skierowane w różną stronę i część tego pola magnetycznego, tak widzimy na diagramie, jest skierowana w kierunku południowym, czy nie skierowana w kierunku północnym. Oczywiście to jest tylko przykład, bo może być ten kierunek odwrócony. Tu będziemy mieć kierunek południowy, a tu będziemy mieć północny. Ale zawsze w takiej strukturze skręconej istnieje pole magnetyczne skierowane w kierunku południowym. Przez to takie pole magnetyczne może oddziaływać ziemskim polem magnetycznym i anihilować, otwierać te pole magnetyczne. Jeżeli ściśniemy bardzo intensywnie pole magnetyczne o przeciwnych kierunkach do siebie, to te pole magnetyczne zaczyna anihilować, pojawia się zjawisko rekoneksji i pole magnetyczne znika, a wyzwalana jest energia w postaci grzania lub energetycznych cząstek. I ta struktura, która do nas dociera w postaci obłoków magnetycznych, zawsze ma jakąś część pola magnetycznego przeciwnego do ziemskiego i zawsze ona otwiera nam to ziemskie pole magnetyczne. I wtedy materia ze Słońca może do nas spokojnie wpływać. Tu jest model całego wybuchu. Na tym filmiku możemy zobaczyć, mamy Słońce, mechanizm dynama, produkowane jest pole magnetyczne, pojawiają się na powierzchni Słońca plamy, a nad nimi pętle magnetyczne z protuberancjami, które w pewnym momencie mogą być niestabilne. I w wyniku tych niestabilności powstaje wybuch na Słońcu w postaci koronalnego wrotu masy i on jest odrywany ze Słońca i z ogromnymi prędkościami pędzi w stronę naszej planety. Tak widzimy na tym prostym modelu animacji, ale ten model jest dokładnie tym samym, co rzeczywistość, bo tutaj jest obraz takiego wyrzutu, jak widzimy na tym diagramie. Również dokładnie taka pętla jest wrzucana do środka międzyplanetarnego i pędzi z prędkością 1000 km na sekundę w przestrzeni międzyplanetarnej. Często się tak zdarza, że ona jest, oczywiście te wyrzuty są strzelane losowo przez Słońce, ale część ich skierowana jest do Ziemi. I taki wyrzut dociera do naszej planety po około jednej dobie, dwóch, trzech dobach, w zależności od prędkości i on zaczyna oddziaływać. Tak jak widzimy, on niesie pole magnetyczne przeciwne do ziemskiego, pole magnetyczne magnetosfery się otwiera, linie się przeładowują, materia wpływa, mało tego, te linie są przyciągane do części odsłonecznej, gdzie one i znowu się ze sobą stykają, następuje kolejny proces anihilacji, ekstra przyspieszanie cząstek w ogonie magnetycznym i te cząstki swobodnie, z dużą prędkością docierają do naszej planety, generując zorze polarne. A zorze polarne są właśnie dzięki temu bardziej intensywne na stronie odsłonecznej. Jeżeli popatrzymy na pierścień zorzy polarnej, to okazuje się, że zorza polarna jest jaśniejsza właśnie dzięki temu zjawisku na stronie odsłonecznej. Ale to jest dobre zjawisko, bo dzięki temu możemy zorze obserwować, bo one są widoczne nocą, tak widzimy na tym diagramie, i dzięki tej dodatkowej rekoneksji na ogonie magnetycznym w magnetosferze ziemskiej, te zorze polarne są bardzo dobrze widoczne. Także kluczowym zjawiskiem w powstawaniu burz magnetycznych jest struktura pola magnetycznego, jaką niesie wyrzut ze Słońca, skręcona i zawsze z polem magnetycznym skierowanym na południe, przeciwnie do ziemskiego pola magnetycznego. Proszę sobie wyobrazić, jak ogromne prędkości są tych wyrzutów. Odległość Ziemi od Słońca wynosi 150 milionów kilometrów. Gdybym poruszał się samochodem z prędkością 100 km na godzinę, to doleciałbym do Słońca po 170 latach. Czyli ponad wiek musiałbym jechać samochodem non-stop, żeby do Słońca dolecieć. A wyrzut, najszybsze wyrzuty docierają do nas po 15 godzinach. Od 15 godzin do 4 dni obserwujemy koronalne wyrzuty materii ze Słońca w podróży między Słońcem a Ziemią.
Oczywiście te wyrzuty możemy wprost obserwować. Mamy satelity umieszczone w przestrzeni kosmicznej i mierzymy. Słońce nieustannie emituje wiatr słoneczny. Możemy te parametry wiatru słonecznego rejestrować. To jest kilka parametrów. Indeks DST, o którym za chwilę powiem, pole magnetyczne, składowa prostopadła do ekliptyki, czyli możemy obserwować rotację, prędkość, temperaturę i indeks plazmowy beta. Tu jest nagły wzrost tych parametrów albo spadek, to jest ten moment, kiedy fala uderzeniowa przychodzi przez satelitę. Po jakimś czasie obserwujemy sam obłok magnetyczny ze skręconą strukturą, ponieważ widzimy, że PZ oscyluje, zmienia się od wartości ujemnej do dodatniej i ten fragment to jest nasz obłok magnetyczny i takie parametry wietrze słonecznym rejestrujemy i to jest oznaka, że do nas dotarł właśnie CME Coronal Mass Ejection. I teraz najważniejsze zjawisko, ten wyrzut do nas dociera, dostarcza nam cząstki. I te cząstki znajdują się w magnetosferze ziemskiej i one podlegają wpływowi ziemskiego pola magnetycznego. I tutaj są trzy istotne zjawiska. My wiemy, że w polu magnetycznym cząstka, która ma jakąkolwiek prędkość prostopadłą do pola magnetycznego, będzie poruszała się po spirali zgodnie z taką regułą. To jest częstotliwość rotacji tej cząstki, a to jest promień rotacji tej cząstki. Jeżeli teraz to pole zaczniemy zagęszczać, to pojawi się zjawisko soczewki magnetycznej. Taka wielkość jak moment magnetyczny jest stały, bo energii, pole magnetyczne nie zmienia energii cząstki, może zmieniać go kierunek. Jeżeli pole zacznie się zagęszczać, to cząstka zacznie szybciej wirować. Jeżeli zacznie szybciej wirować, to musi zmniejszać swoją prędkość wzdłuż pola magnetycznego i nastąpi taki punkt, że cała energia będzie skupiona na wirowaniu, a energia związana kinetyczna z ruchem wzdłuż pola magnetycznego zaniknie i w tym momencie cząstka się odbije. I możemy zbudować taką strukturę soczewki magnetycznej, że cząstka będzie latała między dwoma zagęszczonymi punktami magnetycznymi. No i trzecie zjawisko to jest zryw magnetyczny. Jeżeli w takim polu magnetycznym będzie istniała jakakolwiek siła prostopadła do pola magnetycznego, to cząstka będzie dryfowała w kierunku prostopadłym do obu tych sił. Ale prędkość tego dryfu i kierunek zależy od ładunku. Jeżeli będzie istniała taka siła, to protony będą dryfowały w kierunku przeciwnym niż elektrony. Dowolna siła to może występować, może to być siła związana z ugięciem pola magnetycznego, wtedy pojawia się tutaj promień ugięcia, może to być zmiana gęstości pola magnetycznego, wtedy mamy gradient, może to być siła nawet ciężkości, ona nie ma wpływu na cząstki tak lekkie jak proton elektron, ale formalnie też ona by generowała dryf cząstek prostopadły do pola magnetycznego. I w ziemskiej magnetosferze te trzy zjawiska występują. Pole ma taką strukturę, że obserwujemy rotację cząstek, soczewki magnetyczne, również i dryf pola. Ponieważ linie pola magnetycznego magnetosfery ziemskiej wyglądają w ten sposób, jak ta zielona linia, i wokół tych linii cząstki dryfują, odbijają się tutaj, gdzie pole się zagęszcza, i sobie latając z dłuższej linii, ale ponieważ występuje zakrzywione pole magnetyczne, obserwujemy również dryf poprzek pola magnetycznego, czyli cząstki przeskakują z jednej linii na drugą. A przy czym ten dryf oczywiście zależy od ładunku, więc elektrony będą dryfowały przeciwnie do wskazówek zegara, a protony będą dryfowały zgodnie z kierunkiem wskazówki zegara. W związku z tym zaobserwujemy względny ruch protonów względem elektronów, czyli zaobserwujemy prąd elektryczny. Ten prąd nazywamy ring current, czyli pierścieniowy. Prąd bez napięcia, prąd wynikający tylko ze struktury pola magnetycznego, który występuje w magnetosferze ziemskiej. Czyli to jest Ziemia z liniami sił magnetycznymi i na skutek tego, że te linie mają taki kształt, mniej więcej od 3 do 7 promieni ziemskich nad powierzchnią naszej planety powstaje torus, w którym porusza się, obserwujemy prąd elektryczny. No i ten prąd elektryczny zależy od ilości cząstek. W momencie, kiedy tych cząstek będzie więcej, ten prąd będzie narastał. A te cząstki będą się pojawiać w większej ilości wtedy, kiedy mamy burzę geomagnetyczną. Wtedy ta intensywność tego prądu pierścieniowego wzrasta. Ta czerwona linia pokazuje nam, jak ten prąd pierścieniowy istnieje. I on również wytwarza pole magnetyczne, ale takie,
że to pole magnetyczne osłabia ziemskie pole magnetyczne. Czyli burza magnetyczna to jest zmiana wartości składowej horyzontalnej ziemskiego pola magnetycznego na skutek wzrostu intensywności prądu pierścieniowego. I to jest definicja burzy geomagnetycznej. I to zjawisko jest obserwowane globalnie, nie tylko w jednym miejscu na kuli ziemskiej, ale to rejestrują wszystkie magnetometry. Jak widzimy, ta zmiana pojawia się nie w okolicach biegunów magnetycznych, ale ona jest obserwowana w okolicach równika ziemskiego. W związku z tym burze geomagnetyczne nie rejestruje się w okolicach biegunów, a rejestruje się dokładnie za pomocą 4 stacji magnetycznych znajdujących się w okolicach równika ziemskiego. I te stacje wyznaczają zmianę, czyli zmniejszenie wartości ziemskiego pola magnetycznego w nanoteslach. I tą zmianę oznacza się za pomocą tak zwanego parametru DST, Disturbance Storm Time. I ta wielkość jest podawana przez Japończyków w Kyoto. I to jest właśnie definicja burzy geomagnetycznej. Jeżeli popatrzymy na diagram indeksu DST, to w pewnym momencie DST spada. Wyrażamy to w wielkościach nanoteslach. I widzimy wyraźnie, że tu mamy początek burzy geomagnetycznej, a potem stan jej relaksacji. Czyli obniżenie indeksu DST, obniżenie ziemskiego pola magnetycznego mierzonego w okolicach równików, to jest początek burzy geomagnetycznej. To jest definicja burzy geomagnetycznej. Oprócz tego, co powiedziałem, że pojawia się burza geomagnetyczna, czyli pojawia się zmiana ziemskiego pola magnetycznego. Wtedy do Ziemi docierają również cząstki z ogona magnetycznego, obserwujemy zorze. Mówiłem o fali uderzeniowej. Koronalny wyrzut materii ze Słońca produkuje falę uderzeniową już w okolicach ze Słońca. Fala uderzeniowa produkuje energetyczne cząstki. I te cząstki już w momencie początkowym wybuchu mogą docierać do naszej planety. To jest właśnie diagram pokazujący, mam nadzieję, że to się na szczęście otworzył. To jest wyrzut koronalny. My go dokładnie nie widzimy, za chwilę to wytłumaczę, ale to jest jeszcze raz ten sam slajd, który chciałem, znaczy nie ten sam, ale ten sam obraz tego samego teleskopu, który chciałem pokazać na poprzednim slajdzie, który mi nie poszedł. I tutaj, jak widzimy na tym diagramie, pojawia się w pewnym momencie koronalny wyrzut materii Słońca, a potem tracimy jego widoczność, ponieważ on zaczyna produkować energetyczne cząstki, które do nas docierają po 15 minutach. Te białe, wszystkie punkciki, które widzimy, tą saturację na kamerze CCD, to jest skutek generacji Solar Energetic Particles, energetycznych cząstek ze Słońca, które docierają do nas już po 15 minutach. I one są o wiele trudniejsze do przewidzenia i ich skutek na to, co jest w kosmosie, jest o wiele bardziej niebezpieczny niż samej burzy geomagnetycznej, która się pojawia dopiero po kilku godzinach albo po kilku dniach. Dlaczego trzeba mieć świadomość, że burza geomagnetyczna składa się z 2 składowych. Solar Energetic Particles, które docierają do nas bardzo szybko, i samej burzy geomagnetycznej, która rozpoczyna się po pewnym czasie. Czyli CME może generować energetyczne cząstki. Dzieje się to wtedy, jeżeli prędkość jest odpowiednio duża, jest większa prędkość wrzutu od prędkości fal, które rozchodzą się w danym ośrodku. No i po jakimś czasie wyrzut może generować burzę magnetyczną i ona się pojawia po kilku godzinach lub kilku dniach na Ziemi i jest związana ze składową BZ pola magnetycznego, który niesie nam wyrzut. Czyli burza geomagnetyczna to jest zmiana indeksu DST, a cząstki to jest wzrost ilości strumienia energetycznych cząstek, które się pojawiają w okolicy Ziemi. To jest pokazany diagram, jak w momencie wybuchu strumień cząstek o energiach od 10 do 100 MeV wzrasta o 4 rzędy wielkości.
w momencie samego wybuchu pojawia się fala uderzeniowa i te cząstki do nas docierają cały czas, jak wyrzut biegnie od Słońca do Ziemi, przez cały okres jego przelotu, bo on ma cały czas prędkość większą od prędkości fal MHD w ośrodku międzyplanetarnym. Tu jest taki pik na tych trzech diagramach, to są trzy kanały cząstek. Ten pik to jest moment, kiedy sam szok dociera już do satelity, który mierzy te cząstki. I to jest te cząstki, które z szokiem przylatują do nas, to jest Storm Energy Particles. Czyli sekwencja samej burzy geomagnetycznej wygląda w ten sposób, jak pokażę na kolejnych trzech slajdach. To jest diagram pokazujący rozpływ na Słońcu, czyli gwałtowne pojaśnienie Słońca. Flare obserwujemy, czyli wzrost jasności Słońca w promieniowaniu X i gamma. Na drugim diagramie mamy zmierzony wyrzut, czyli mamy zmierzoną jego odległość wraz z względem czasu, czyli mamy generalnie nachylenie tej krzywej, to jest prędkość tego wyrzutu, obserwowane w świetle widzialnym i potem w tym samym czasie pojawia się strumień energetycznych cząstek. Czyli mamy rozbłysk połączony z samym wyrzutem materii ze Słońca, który dociera do nas, informacja dociera o tym wyrzucie do nas po 8 minutach, bo tyle światła potrzebuje, aby dotrzeć do Ziemi. Po 15 minutach dociera do nas strumień energetycznych cząstek, które mogą być zabójcze dla satelity i astronautów w kosmosie, a dopiero po 50 godzinach obserwujemy samą burzę geomagnetyczną i zmianę indeksu DST. To jest sekwencja samej burzy geomagnetycznej. Ona się składa z dwóch istotnych zjawisk, energetycznych cząstek i z burzy magnetycznej. Energetyczne cząstki są produkowane od razu i są trudne do przewidzenia. Sama burza przychodzi do nas po kilku godzinach albo kilku dniach i możemy się jej w jakiś sposób przeciwstawić. Skutki. Najlepszym efektem, najpiękniejszym burz geomagnetycznych są oczywiście zorze polarne. Kiedyś zorze polarne były synonimem płodności. Małżeństwa, które miały problemy z zajściem w ciążę, udawało się na wycieczki właśnie w tamte rejony, żeby te zorze w jakiś sposób pobudziły ich w tym kierunku. Są to bardzo ładne zjawiska i bardzo pozytywne. Czym silniejsza burza, tym te zorze są obserwowane na niższych szerokościach geograficznych. Drugim negatywnym, pierwszym negatywnym zjawiskiem to jest oczywiście są blackouty, ponieważ podczas burzy są generowane prądy indukcyjne przez pole magnetyczne, które wraz z tym wyrzutem jest wpuszczane do naszej atmosfery ziemskiej. To jest przykład Ameryki 14 sierpnia. Widzimy północną Amerykę z aglomeracjami. Następnego dnia Detroit, Toronto są kompletnie niewidoczne. Nastąpił tam blackout, czyli zniszczenie sieci energetycznej. Najsłynniejsze zniszczenie sieci energetycznej miało miejsce w 1989 roku w Quebec, gdzie zaobserwowano najsilniejszą burzę z obecnej epoki, kiedy mamy już satelity i przez kilkanaście godzin nie było prądu w całym stanie Quebec w Kanadzie. Obecnie jesteśmy w stanie się temu w jakiś sposób przeciwstawić. W krajach północnych buduje się pewne kompensaty w sieciach, aby do tego zjawiska nie doszło. To jest zniszczony transformator w wyniku prądów indukcyjnych, a to są rzeczywiste prądy, jakie są generowane, widzimy, jakie iskry są generowane na skutek burz geomagnetycznych. Obecnie jest to zjawisko również niebezpieczne, ponieważ mamy ogromną ilość systemów umieszczonych w kosmosie. Również mamy statki na morzu i samoloty. Komunikacja między satelitami, komunikacja ze statkami i statkami powietrznymi odbywa się na falach wysokiej częstotliwości od 3 do 30 MHz, które ta komunikacja na dalszej odległości polega na odbijaniu się fal od jonosfery. Podczas burzy geomagnetycznej jonosfera jest zaburzana. Może być bardziej zjonizowana. Wtedy sygnał albo przychodzi, albo się nie odbija i możemy kompletnie stracić łączność z satelitami. Wiele radarów wojskowych opiera się na tym, że na falach, które się odbijają od jonosfery, i wtedy te radary wojskowe są zakłócane i nie mogą pracować. Również satelity
są przenoszone i łączą się za pomocą tych częstotliwości, które przechodzą przez jonosferę i również możemy stracić łączność z satelitami, czyli burze geomagnetyczne generalnie mogą powodować bardzo duże problemy z komunikacją z różnymi obiektami, które znajdują się albo daleko od bazy, albo wysoko w kosmosie. Obecnie to jest przykład zakłócenia GPS-a. Najistotniejszy może z naszego punktu widzenia obecnie wpływ pogody kosmicznej to jest na systemy pokazujące pozycję. GPS jest oparty na satelitach, które krążą na pewnej wysokości. I one, to jest na zasadzie jest takie, że mamy pozycję wyznaczoną na podstawie obserwacji kilku satelitów z danego miejsca. No i żeby ten sygnał mieć, posługujemy się światłem czy falą radiową. Ta fala radiowa przechodzi przez jonosferę czy atmosferę ziemską. Podczas wybuchów ta atmosfera i jonosfera są zakłócane, może wzrastać ich temperatura i gęstość. W związku z tym te fale radiowe mogą się poruszać z innymi prędkościami niż prędkość światła w próżni. I takie opóźnienia sygnału, których nie kontrolujemy, mogą mieć bardzo istotny wpływ. Zaburzenie jednej mikrosekundy w sygnale, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować, to jest zmiana pozycji o 100 metrów, można sobie to w prosty sposób przeliczyć. To są bardzo dobre efekty. W przypadku GPS-a musimy kompensować efekty relatywistyczne. Efekty relatywistyczne to są rzędu 40 mikrosekund, a jedna mikrosekunda to jest o jeden rząd wielkości mniej. Więc każde drobne zakłócenia w sygnale, który jest między satelitami i nami dla tych GPS-ów, może wprowadzać bardzo istotne błędy, jeżeli chodzi o nawigację satelitarną. My nie potrafimy tych błędów kompensować, ponieważ my w przypadku GPS-ów stosujemy modele dla niezaburzonej atmosfery, a nie jesteśmy w stanie tych modeli poprawiać na momenty, kiedy atmosfera staje się zaburzona. No i jest jeszcze wiele skutków, które można oczywiście obserwować. One dotyczą przede wszystkim satelitów umieszczonych w kosmosie. Podczas burz geomagnetycznych atmosfera jest ogrzewana, ona staje się pęcznieje, staje się gęstsza, co powoduje, że siła tarcia jest dużo większa w kosmosie. Na skutek tego satelity znacznie obniżają swoją wysokość. Skylab, słynny satelita obserwacyjny, naukowy, kilka lat wcześniej zakończył swój żywot w 1973 roku na skutek burzy geomagnetycznej, ponieważ opadł. Hubble Space Telescope opada systematycznie 10-15 km na rok właśnie w związku z siłą tarcia. Jeżeli ta siła tarcia będzie wzrastała, ten spadek wysokości będzie coraz większy. Cząstki energetyczne, o których mówiłem, degradują panele słoneczne. Podczas jednej burzy panel słoneczny może stracić 30% swojej efektywności. Tak samo degradują kamery CCD. Tutaj na tym diagramie widzimy, że Słońce jest obserwowane. Normalnie, jeżeli wiemy, że jest burza, to odbiorniki CCD są zakrywane, żeby cząsteczki energetyczne ich nie niszczyły. Następuje przestrajanie komputerów w satelitach czy wyładowanie na powierzchni satelitów. Najniebezpieczniejszy efekt to jest oczywiście promieniowanie jonizujące, które może generować nawet dawki śmiertelne dla astronautów, którzy są w kosmosie. I o tym musimy pamiętać. Był moment, który jest skupiony w 1972 roku, kiedy podczas dużej aktywności słonecznej cząstki wyrzucone ze Słońca mogłyby generować śmiertelne dawki dla astronautów rzędu 4000 milisiewiertów. My wiemy, że taka dawka bardzo negatywna to już jest 100 milisiewiertów. I to są dawki bardzo niebezpieczne w kontekście lotów na przykład na Marsa, kiedy my będziemy cały czas w przestrzeni kosmicznej i będziemy cały czas narażeni na oddziaływanie energetycznych cząstek. Proszę sobie wyobrazić, że podczas jednego lotu do Chicago i z powrotem każdy pasażer otrzymuje dawkę promieniowania rzędu jednego prześwietlenia nogi rentgenowskiego. Więc my często nie latamy, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę stewardesy czy pilotów, wpływ pogody kosmicznej jest radykalny i musimy o tym pamiętać i o ich
również bezpieczeństwie. W sytuacji, kiedy obserwujemy silne burze geomagnetyczne, są zamykane loty nad biegunami i wtedy są wstrzymywane wszelkie przeloty. Także tych negatywny wpływ Słońca na technologię umieszczoną w kosmosie jest ogromny. Technologia w kosmosie jest bardzo droga i utrata każdego satelity jest bardzo bolesna. Wiemy, że ogromna technologia wojskowa jest również umieszczona w kosmosie. Dlatego też rozwój pogody kosmicznej, badania pogody kosmiczną dopiero jest na początkowym etapie i ta dziedzina nauki będzie się systematycznie rozwijała. Kończąc już wykład, bo minęła godzina, tylko krótkie podsumowanie. Najważniejsze tezy z tego wykładu są takie, że Słońce jest niepozorną gwiazdą, bardzo przeciętną, ale z drugiej strony nadzwyczajną, ponieważ wokół tylko takich gwiazd mogło powstać życie. Wokół masywnych, jasnych gwiazd życie nigdy nie ma szansy powstać. Nie znamy, mimo długiej historii Wszechświata, nie znamy innej cywilizacji, więc w tym sensie intelektualnym Ziemia wydaje się wraz ze Słońcem centrum Wszechświata, przynajmniej intelektualnym. Nasza egzystencja na naszej planecie zależy całkowicie od Słońca. Słońce determinuje wszystko, co się u nas dzieje. Wyłączenie Słońca lub zwiększenie aktywności spowodowałoby ogromne perturbacje na naszej planecie, a nawet pewnie utratę życia. Jest to najlepiej poznany obiekt astronomiczny, ale z drugiej strony też tajemniczy. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć kilku cykli aktywności do przodu. Nawet kolejnego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ nie znamy na tyle jeszcze mechanizmów, które generują to pole magnetyczne wewnątrz Słońca. Nie znamy wszystkich parametrów. No i oczywiście Słońce jest przyjazne, bo to jest Bóg, który nam świeci, nas ogrzewa, ale z drugiej strony powoduje destrukcję obszarów powyżej powierzchni Ziemi, w atmosferze czy w magnetosferze. W ten sposób broni swojego imperium. Dopóki jesteśmy na naszej planecie, jesteśmy w miarę bezpieczni, ale jeżeli chcemy zabrać imperium Słońcu, to ono się w jakiś sposób broni i stara się nam to utrudnić. Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę.